Będę znikać. Chciałam podziękować za zaproszenie. Gdyby ktoś z Państwa gdzieś chciał się ze mną skontaktować, to proszę szukać w sieci. Bez problemu będzie można mnie znaleźć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani Moniko jeszcze raz. Dobra. O, jesteś. Dobrze. Udało się wspaniale, ponieważ wysłuchają Państwo teraz pana doktora Bartłomieja Taurogińskiego, który będzie opowiadał o zaburzeniach osobowości w kontekście rozwojowym, diagnozowaniu, farmakoterapii, psychoterapii pacjentów dziecięco-młodzieżowych. Osobie się skromnie wypowiada, ale jest to... Ja poznałam Bartka jako niezwykle uważnego, jako niezwykle empatycznego, niesamowicie poszukującego odpowiedzi, jak pomóc pacjentom. Jest to wspaniała osoba, która jest specjalistą właśnie w dziedzinie z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Lada moment, bo chyba to w przyszłym tygodniu, tak mi się wydaje, kończy 4-letnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Kończył też szkolenie DBT Comprehensive. Jeśli się nie mylę, również terapię wielorodzinną, tak, w Centrum Anny Freud. No i pewnie jeszcze całą masę innych szkoleń, więc jak mówię, cały czas szuka. Wiedzę ma ogromną, a do tego jest jeszcze tak ciepłą osobą, że jego praca z pacjentem niejednokrotnie nas wzrusza. Więc zachęcam Państwa tutaj do wysłuchania. Ja się już... Wow, ja najpierw muszę chyba się wyregulować po tym wstępie i rozpoznać te wszystkie uczucia, które się we mnie pojawiły, jak zaczęłaś. Dzięki bardzo, Aniu. Okej, to... Ja chciałbym dzisiaj spędzić z Państwem pół godziny na opowiedzeniu trochę o perspektywie psychiatry dziecięco-młodzieżowego, a może niekoniecznie psychiatry jakiegoś generycznego, tylko moją perspektywę na osobowość borderline w populacji pacjentów dziecięco-młodzieżowych. Ja przygotowałem sobie malutką prezentację, z którą się z Państwem podzielę. Rozumiem, że mam czas do 10:15, czyli jak troszkę przeciągnę, no to wyjdzie mi 20 kilka minut. Tak, tak. Na początku chciałem bardzo, bardzo podziękować za zaproszenie. Drogie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, robicie kapitalną robotę i jestem Wam ogromnie, ogromnie wdzięczny za wszystko, co robicie. I z ogromną przyjemnością się przyłożę do tego dzieła, które tworzycie teraz w maju i mam nadzieję, że mój kamyczek, który teraz wrzucę do ogródka, będzie kolejną taką, kolejną rzeczą, która zmieni troszkę świat. No więc tak jak mówiłem, to co ja chciałbym z Państwem dzisiaj jakoś przybliżyć, to spojrzenie rozwojowe, czy też w ogóle jak rozumieć zaburzenie osobowości borderline w perspektywie dzieci i młodzieży. Bardzo krótko i tak w telegraficznym skrócie postaram się trochę opowiedzieć o psychoterapii i farmakoterapii dzieciaków i pacjentów i adolescentów. I w ogóle przybliżyć całą koncepcję, czy w ogóle ideę stojącą za sprawą, czy można, czy nie można mówić o zaburzeniu osobowości borderline w populacji rozwojowej. Jeżeli tak, to czy jest w tym sens? Jeżeli nie, to dlaczego nie? Trochę o takich dylematach, z którymi my się stykamy na co dzień. Ja muszę powiedzieć osobiście, że jako psychiatra dziecięcy, ile książek do psychiatrii dziecięcej bym nie przewertował i przekartkował, to o zaburzeniu osobowości borderline zbyt wiele znaleźć się nie da. To znaczy, wszystkie modele teoretyczne, czy cała opowieść, skupienie się różnych naukowców, badaczy, klinicystów, koncentruje się głównie na osobach dorosłych. I tam znajdujemy te wszystkie sposoby pracy, opowieści i sposoby rozumienia tych trudności. Natomiast w przypadku osób, specjalistów, którzy się koncentrują na okresie rozwojowym, jest tego niestety mniej. To się zmienia w ostatnich latach i też sam jestem świadkiem, jak
zmienia się pewien rodzaj w ogóle dopuszczalności rozpoznawania tego zaburzenia w populacji rozwojowej albo w ogóle myślenia w ten sposób. I w moim odczuciu DBT bardzo zmieniło, odkąd się uczę tej terapii i poznałem model biopsychospołeczny rozwoju osobowości borderline, to moje myślenie o dzieciach i młodzieży w tym kontekście się bardzo zmieniło. I mimo, że w podręcznikach klasycznych do psychiatrii dziecięcej trudno jest znaleźć odniesienia do rozumienia tych trudności nastolatków jako zaburzenia osobowości borderline, to muszę powiedzieć, że nastolatków, którzy mają dysregulację emocjonalną, którzy miewają myśli samobójcze, którzy popełniają próby samobójcze, którzy dokonują samookaleczeń, którzy mają trudności z tożsamością, którzy mają ogromny lęk przed odrzuceniem, tychże nastolatków jest naprawdę dużo. To jest, myślę, 80% mojej pracy klinicznej, być może w związku z tym, że jestem terapeutą DBT, ale myślę, że też moich kolegów, którzy się nie rozwijają w terapiach w rozwoju jako psychoterapeuci, również mówią, że tych nastolatków, czy nawet i dzieci z tą problematyką jest bardzo dużo. I trudno nam jest rozumieć nastolatków w kontekście na przykład klasycznej depresji albo tak zwanych zaburzeń zachowania, które to jest taka klasyczna diagnoza, którą stosują psychiatrzy. I chciałbym się z Państwem podzielić trochę takimi moimi refleksjami i zbudować taką narrację o w ogóle o tym, czym jest diagnoza i o co chodzi w diagnozowaniu, bo ten rodzaj dylematu, czy diagnozować, czy rozpoznawać, czy nie rozpoznawać, mam poczucie, że on jest bardzo dialektyczny i rozumiem, że są momenty, w których warto, a są momenty, w których nie warto rozpoznawać zaburzenia osobowości borderline u nastolatka. Ale zanim to chcę powiedzieć, że posiłkując się ideą przedstawioną na obrazie René Magritte, który narysował fajkę i podpisał ją, że to nie jest fajka, chciałbym jakoś odnieść się do tego, że my cały czas posługujemy się modelami i koncepcjami i że to, co my dzisiaj nazywamy osobowością borderline, to jest koncepcja osobowości borderline. To nie jest tak, że mamy pacjentów borderline i że to jest odzwierciedlenie rzeczywistości, że nie uzurpujemy sobie prawa do tego jako diagności, jako terapeuci, nie uzurpujemy sobie prawa do tego, że my nazwaliśmy już rzeczywistość i ten rodzaj nazwania jest ostateczny. Proszę zauważyć, że to się bardzo zmienia i ja rozumiem, że to nagranie, ten mój wykład się nagrywa, podejrzewam, że gdybym go obejrzał za 5 lat, za 7, za 10, to być może wiele rzeczy, które dzisiaj powiem, będzie już nieaktualne. Pod wieloma z tych rzeczy, które dzisiaj opowiem, się być może już nie podpiszę. A kto wie, czy za 10 lat w ogóle będziemy w dalszym ciągu używać takiego rozumienia czy takiej diagnozy, jaką jest osobowość borderline, bo być może będziemy mówić o dużych trudnościach emocjonalnych, prawda? Więc w tym sensie ja bym chciał nas trochę odkleić od takiego myślenia, że diagnoza jest nazwaniem rzeczywistości. Ja bym tutaj trochę zrobił takie odniesienie do umiejętności uważności, jaką praktykujemy w DBT. Ona jest podzielona na takie podumiejętności i jedną z podumiejętności uważności jest umiejętność obserwuj. Obserwuj, czyli jeszcze nie nazywaj. Spoglądaj, przyglądaj się, towarzysz, bądź przy tym, co widzisz, ale nie nakładaj jeszcze na to żadnej etykietki. I kiedy pracuję z młodzieżą, kiedy widzę nastolatków, to często sobie tak myślę, nie nakładaj jeszcze żadnej etykietki, obserwuj, co widzisz. Bo nałożenie etykiety, kiedy praktykujemy obserwację, to nie nakładamy etykiety, ale kiedy praktykujemy już nazywanie, to wówczas z tych etykiet korzystamy. Podobnie podchodzę do diagnozowania zaburzeń
w populacji rozwojowej. Więc patrząc dialektycznie, z jednej strony mówię teraz coś takiego, odklejmy się od diagnozy. Diagnoza jest próbą nazwania czegoś, to jest model, to jest koncepcja. I to byłby jeden dialektyczny dylemat, to w sensie jeden wymiar dylematu. A drugi wymiar jest trochę taki, że my mimo wszystko potrzebujemy pewne rzeczy nazywać. I ja jestem lekarzem, skończyłem medycynę i pamiętam swoje zajęcie z anatomii na pierwszym roku, która jest fascynująca, bo tam wszystko ma swoją nazwę, wszystko leży przyśrodkowo lub odśrodkowo od czegoś, coś ma swoją część boczną lub przednią lub tylnią. Trochę tak, jakby ten świat można było w pełni ponazywać. Tak jak żartobliwie przedstawiona jest tutaj struktura dzidy dzieląca się na śróddzidzie, zadzidzie, przeddzidzie i każda ta część się dzieli stosownie, że niektórzy mają taki pęd, żeby rzeczywistość nazywać aż tak bardzo dokładnie. I być może tą dzidę da się podzielić na części, ale jak podzielić osobowość człowieka? Jak robić klasyfikację ludzkich emocji, jak robić klasyfikację ludzkich przeżyć. I tutaj mamy mnóstwo koncepcji, które w pewnych miejscach się ze sobą integrują, w innych miejscach się dezintegrują, są zbieżne, rozbieżne, wykluczające się nawzajem. Jest bardzo trudno opisywać człowieka w tym kontekście. Ale mimo wszystko psychiatrzy czy środowisko specjalistów próbuje nazywać to, co widzimy, czyli tą rzeczywistość psychologiczną, rzeczywistość emocjonalną, rzeczywistość, można powiedzieć, momentami nawet i duchową człowieka, za pomocą tak zwanych kryteriów diagnostycznych. I to jest świat psychiatrów, którzy biorą takie podręczniki do ręki, zapoznają się z nimi dogłębnie, dokładnie wiedzą, jakie są kryteria rozpoznawania konkretnego zaburzenia. I znowu powiem, że te kryteria nie stanowią odzwierciedlenia rzeczywistości. One są próbą ponazywania tej rzeczywistości i nie są ostateczne. To, co przedstawiam na tym przezroczu, to na przykład to, że dysponujemy podręcznikiem amerykańskim sprzed kilku lat, który jest już piątą edycją takich kryteriów. A obecnie też oczekujemy na dużą zmianę kryteriów diagnostycznych, które mają zastosowanie w Polsce, czyli kryteriów wydanych przez Światową Organizację Zdrowia. I te kryteria się zmieniają, będą obowiązywać od przyszłego roku. Mamy nową, 11. wersję tej klasyfikacji tych kryteriów ICD. Ja chciałbym szybciutko powiedzieć o tym, że do tej pory w Polsce istniało takie przeświadczenie, w Polsce, nie tylko w Polsce, na całym świecie, że do rozpoznawania zaburzenia osobowości borderline u osób w wieku rozwojowym trzeba podchodzić bardzo, bardzo ostrożnie. Moi koledzy często posiłkują się takimi wytrychami jak diagnoza nieprawidłowo kształtująca się osobowość albo zaburzenia nastroju u osoby z nieprawidłowo kształtującą się osobowością albo zaburzenia nastroju u osoby z cechami osobowości borderline. Była bardzo duża ostrożność zrozumiała, oczywiście z ziarnem mądrości w tym postępowaniu, żeby nie stygmatyzować zbyt wcześnie, żeby nie przyklepywać pewnej łatki diagnostycznej zbyt szybko, żeby dać jeszcze miejsce na to, żeby poobserwować i zobaczyć, czy te cechy, które obserwujemy dzisiaj, czy one będą trwałe, czy one będą utrzymywać się długo lub nie. Natomiast znów dialektycznie ujmując, z jednej strony mamy niediagnozowanie, które niesie swoje plusy i minusy, ale na przeciwnym biegunie jest to, że gdy nie nazywamy rzeczy po imieniu i gdy nie diagnozujemy, to być może ryzykujemy tym, że nie zaproponujemy komuś adekwatnego leczenia, czy nie zaproponujemy komuś takich interwencji, jakich on by potrzebował. I znowu powiem, że są momenty, w których diagnozować nie warto, są momenty, w których diagnozować warto i być może w tym napięciu dialektycznym trzeba cały czas szukać
tej drogi środka, która w DBT przyjmuje postać syntezy. Ja bym powiedział jako psychiatra dziecięcy, że musimy robić dwie rzeczy naraz. Diagnozujmy i nie diagnozujmy w tym samym czasie. Diagnozujmy po to, żeby dać adekwatną pomoc, ale nie diagnozujmy, żeby nie zamknąć się zbyt szybko w tej diagnozie i nie zredukować doświadczeń naszych dziecięco-młodzieżowych pacjentów, których osobowość jest plastyczna, którzy w dalszym ciągu mają jakby duże możliwości jakiegoś wpłynięcia na ich życie, że wcale nie muszą dostać takiej diagnozy, która jeszcze w dzisiejszych warunkach, tak jak to było mówione podczas poprzedniego wystąpienia, wciąż jest obarczone dużym poziomem stygmatyzacji. I Amerykanie już w danym 2013 roku podręczniku, chcę na to zwrócić uwagę, zapisują, że to nie jest do końca tak, że nie można diagnozować zaburzenia osobowości u nastolatka. Wskazują na to, i to jest pierwszy cytat u góry, że pierwsze cechy zaburzenia stają się widoczne już podczas dojrzewania lub nawet we wczesnej dorosłości, a ja bym się jeszcze dalej bym poszedł, że nawet w okresie takim preadolescencyjnym. I podkreślają, i to jest w tym drugim cytacie, że kryteria diagnostyczne można stosować u dzieci i nastolatków. Jest to możliwe, co prawda według Amerykanów jeszcze wypowiadających się 7 lat temu, że jest to rzadkie zjawisko i zakładają, że te cechy osobowości muszą u nastolatka trwać co najmniej rok, żeby można było to rozpoznanie postawić, ale jednocześnie mówią tak, rozpoznawajmy. W ICD-10, co ciekawe, czyli w tych kryteriach, które obowiązują w Polsce, a które wciąż z jakiegoś powodu w przeświadczeniu większości polskich klinicystów zabraniają nam stawiania rozpoznania zaburzenia osobowości przed 18 rokiem życia, istnieje zapis, który mówi, że zaburzenia osobowości pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym i trwają nadal w wieku dojrzałym. Właściwe rozpoznanie zaburzenia osobowości jest więc mało prawdopodobne przed 16 czy 17 rokiem życia. Nie ma tutaj wyraźnej granicy 18 roku życia, która miałaby w jakiś magiczny sposób sprawiać, że ktoś, kto ma lat 17, 11 miesięcy i 30 dni, nie ma diagnozy zaburzenia osobowości, ale w dniu swoich urodzin w magiczny sposób budzi się rano i tego samego dnia idzie do psychiatry i może to rozpoznanie otrzymać od niego. To tak po prostu nie działa. Musimy się rozluźnić w tym, jak my patrzymy na tą diagnozę i kiedy ją stawiamy. Zgodnie z tym, co będzie zapisane w ICD-11, tam będzie istniał zapis, że rozpoznanie zaburzenia osobowości można stawiać wówczas, gdy spełnione są kryteria, niezależnie od wieku pacjenta. Więc istnieje duża zmiana w paradygmacie myślenia o zaburzeniach osobowości i o możliwości rozpoznawania ich wieku w okresie rozwojowym. Tu bardzo bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na czas. Czas jako coś, o czym już powiedziałem, że pewne koncepcje i sposoby rozumienia się zmieniają oraz czas, to znaczy, że pewne objawy, pewne trudności, one mimo tego, że uważane są często za stabilne, a w zaburzeniach osobowości jest takie przekonanie, że to są stabilne cechy, które trwają i zdiagnozowanie u kogoś zaburzenia osobowości to jest niczym naznaczenie go na całe życie, to chciałbym zwrócić uwagę, że i w tej sprawie się to zmienia. To znaczy, coraz częściej podnosi się temat tego, że zaburzenie osobowości wcale nie musi być rozpoznaniem na całe życie. I jest rozpoznaniem, które ma być użyteczne do tego, żeby je używać w tym momencie, w którym człowiek doświadcza objawów. Więc to jakby też w ramach walki ze pewną stygmatyzacją można powiedzieć, że postawienie diagnozy czy uznanie, że to, co obserwujemy u pacjenta, jest w naszym rozumieniu zaburzeniem osobowości borderline, wcale nie oznacza, że my będziemy naznaczać kogoś, czy będziemy mówić o tym, że to jest na całe jego życie.
I chciałbym tu się posiłkować takim wykresem, który został opublikowany przez panią Zana Rini, która bardzo dużo badań prowadzi nad osobami z zaburzeniem osobowości borderline, która przeprowadziła razem z zespołem badanie prospektywne, obserwacyjne i obserwowała, co się dzieje z osobami z zaburzeniem osobowości borderline przez 10 lat obserwacji, które startują w tym badaniu wszyscy uczestnicy tego badania, było ich chyba 290 osób, startują na dzień dobry z diagnozą zaburzenia osobowości borderline, 100% spełnia kryteria, a w miarę obserwacji coraz więcej osób wyzwala się od objawów. Po 10 latach aż 93% doświadcza tak zwanej remisji, czyli w dwuletniej obserwacji nie spełnia kryteriów zaburzenia osobowości borderline. Te badania nie mówią nam niestety nic na temat tego, co się działo z tymi osobami, bo nikt nie kontrolował tych pacjentów, czy oni byli w terapii, w jakiej terapii, jak długo ta terapia trwała i czy w ogóle była. To jest koncepcja mówiąca o tym, że w przypadku osób, u których rozpoznajemy zaburzenie osobowości borderline, na pewno mamy do czynienia z takim czynnikiem dojrzałości biologicznej, że impulsywność, zdolność do kontrolowania emocji, zdolność do też biologiczna dyspozycja do reagowania emocjonalnego, że ona z wiekiem się zmienia. Ominę kryteria, bo nie mam już niestety czasu, żeby o nich opowiedzieć. To jest domena psychiatrów, którzy rozpisują sobie w taki sposób. Mamy 9 kryteriów, którymi się posiłkujemy w rozpoznawaniu. Sprawdzamy, czy pacjenci takie cechy spełniają. Marszał, tak? Ja cię przeproszę, bo my troszkę tobie czasu na te techniczne ukradłyśmy. Aha. I mamy jeszcze potem przerwę 15-minutową zaplanowaną, także myślę, że jak się opóźnisz i jeszcze 10 minut tobie dołożymy, to będzie wszystko ok. Okej, dziękuję. Super. Okej, to wciąż nie będę czytał kryteriów diagnostycznych, ja je Państwu tylko przedstawię, żeby dać Państwu posmak trochę tego, czym posługują się lekarze, czy czym posługują się diagności wtedy, kiedy diagnozują zaburzenie. W tych kryteriach nie ma ukrytego mechanizmu. One mówią trochę o efekcie końcowym. Jak ma się te punkty różne, to wówczas możemy mówić, że u tego pacjenta obserwujemy takie objawy i one spełniają kryteria, więc jesteśmy uprawnieni do postawienia rozpoznania. Te kryteria, one zostały trochę uporządkowane przez Marszę Linehan w jej w toku, jak ona tworzyła konceptualizację rozwoju i rozumienia pacjentów z tymi trudnościami. I to jest jakby pierwsza rzecz, którą ja musiałem dla własnego jakiegoś też rozwoju, rozumienia, jak rozumieć trudności osób z osobowością borderline, ułożyć sobie te kryteria zgodnie z tymi 5 obszarami dysregulacji. Dysregulacją emocjonalną, która stanowi fundament trudności omawianego zaburzenia. Mamy trudy interpersonalne, trudy tożsamościowe, trudności z zachowaniem i trudności poznawcze. Kwintesencją rozumienia osobowości borderline dla mnie, jako dla psychiatry dziecięcego, który pracuje z nastolatkami, jest teoria biospołeczna, która w przeciwieństwie do tych suchych kryteriów, które mówią o efekcie końcowym, opowiadają trochę, jak to się dzieje, jak to się układa, co to się dzieje w życiu człowieka, że rozwija się u niego taki zestaw cech, taki rodzaj emocjonalności, taki sposób zachowywania się, czy taki sposób wchodzenia w interakcje z ludźmi, czy ze światem. I często jest tak, że gdy pracuję z nastolatkami, to ta historia musi się wyłonić. Musimy ją dokładnie zbadać. To znaczy, razem z rodzicami i z nastolatkiem sprawdzamy, jakie aspekty biologiczne brały udział
w rozwoju tych cech emocjonalnych, które dzisiaj stanowią taki kłopot i są przyczyną sporego cierpienia dla dziecka i dla rodziny. Tutaj patrzymy, czy były na przykład jakieś biologicznie uwarunkowane cechy temperamentalne dziecka, czy była łatwość wpadania w złość, czy była wrażliwość emocjonalna, czy dziecko łatwo wpadało w płacz, czy łatwo się obrażało, czy łatwo czuło się urażone, skrzywdzone. I czy można powiedzieć, że to były takie cechy, które występowały temperamentalnie u tego dziecka od najmłodszych lat. I drugą sprawą, którą się zajmujemy, to na ile czynniki środowiskowe, te, które wchodziły w interakcję z dzieckiem, czy znajdujemy tutaj tą opowieść dotyczącą unieważnień, trudów, które mogły uczyć dziecko, że emocje są z jakiegoś powodu złe, że emocje z jakiegoś powodu należy dusić, chować, że należy coś z nimi robić. Ta teoria, ona rzuca dla mnie całkowicie nowe światło na to, jak rozumieć osoby, u których rozwijają się takie cechy, które my nazywamy jako cechy osobowości borderline. Myślę, że tutaj potrzebny byłby w ogóle, my to robimy w Family Connections, uczymy tego modelu, każdy uczestnik grupy zastanawia się, jak w jego rodzinie funkcjonowały zarówno te aspekty biologiczne, jak i te cechy środowiskowe. Ważne jest, żeby tą historię zobaczyć. Ona naprawdę buduje bardzo duże rozumienie i pozwala nam nie oceniać osoby, które doświadczają dysregulacji emocjonalnej. Z takich kilku spraw, które ja jako psychiatra mam do powiedzenia, to jest na przykład zwrócenie uwagi na kilka aspektów rozwojowych, które są dziecięcymi markerami, które mogą być zwiastunami, czy mogą być uznane za takie pierwiosnki, albo mogą stwarzać ryzyko rozwoju osobowości borderline w okresie nastoletniości czy w dorosłości. Nie jestem ja autorem tego przeźrocza. To przeźrocze zostało przeze mnie przetłumaczone z podręcznika. W ogóle ciekawe, chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na to, że w 2014 roku został wydany podręcznik o nazwie Podręcznik dotyczący zaburzenia osobowości borderline u dzieci i młodzieży. Czyli Amerykanie bardzo dużo wysiłków wkładają w to, żeby sprawdzać, na ile ta konceptualizacja ma również odniesienie do populacji dziecięco-młodzieżowej. I to nie jest podręcznik 30-stronicowy, tylko jest to podręcznik 400-stronicowy. W takim sensie, że ten obszar wiedzy naprawdę nam narasta i coraz więcej się o tym pisze i mówi. Zwraca się uwagę, że takie zaburzenie jak ADHD czy zaburzenie opozycyjno-buntownicze, psychiatrzy bardzo często posiłkują się tymi diagnozami, one mogą stanowić punkt wyjścia czy punkt rozpoczęcia trudów mogących potem skutkować rozwojem tego wzorca behawioralnego i emocjonalnego typowego dla osobowości borderline. Plus takie zjawiska u dzieci jak zachowanie wobec rodziców, które jest nacechowane kontrolowaniem, przymuszaniem i nieznoszeniem sprzeciwu. Taka duża sztywność dzieci, które się łatwo złoszczą, które kontrolują, można powiedzieć, swoje figury przywiązaniowe. Tych rodziców, którzy dla mnie są dobrzy, jeśli dziecko wyraża do nich bardzo dużo złości, to jest to taki wzorzec behawioralny, który w badaniach wskazuje na ryzyko rozwoju osobowości borderline w przyszłości. Jeśli dziecko ma słabo zdefiniowane poczucie siebie, co lubię, kim jestem, czego potrzebuję, jeśli dziecko ma wrogie, nieufne podejście do świata, zachowuje się agresywnie w bliskich relacjach, ma nasilone wybuchy złości czy niestabilność emocjonalną, to są to cechy u dzieci, które mogą, jeśli się wkomponują w ten model rozwojowy, skutkować potem rozwojem osobowości borderline. Jeśli chodzi o nastolatków, to jest również zaczerpnięte z tego podręcznika, to dominującymi objawami w nastoletniości są zaburzenia tożsamości, szczególnie u dziewcząt. I nie wiem, czy to będzie politycznie poprawne, co teraz powiem, ale jest ogromna ilość pacjentów nastoletnich zgłaszających się z problematyką około borderline'ową
jednocześnie doświadczających dysforii płciowej, niezgody na swoje ciało, niezgody na to, jak ono wygląda. I można się zastanawiać, ja nie mam tutaj wyroku, na ile te dwie sprawy nie są jakoś ze sobą związane. Głównie w moim doświadczeniu są to biologiczne dziewczęta, które są transchłopcami i czują się mężczyznami, czują się chłopcami, a jednocześnie mają mnóstwo trudności emocjonalnych pasujących do rozwoju zaburzenia osobowości borderline. Dalej u nastolatków nieadekwatne, nadmierne uczucie złości, zwiewne objawy paranoiczne, które są typowe u chłopców, czy przewlekłe poczucie pustki związane z okaleczaniem się i skłonnością do dysocjacji. To są najbardziej dominujące objawy u nastolatków, którzy przychodzą z wzorcem typowym dla osobowości borderline. I dosłownie 3 minuty na temat oddziaływań terapeutycznych. Ja chciałbym powiedzieć, że filozofia dialektyczna jest niesamowita i bardzo pomocna, bardzo komponująca się z myśleniem systemowym. To jest takie przeźrocze, które często pokazuję kursantom i proszę, żebyśmy wspólnie postawili kilka hipotez na temat tego, jak rozumiemy to dziecko. Spędzamy kilka minut nad tym, żeby postawić jakiś rodzaj hipotez zrozumienia, dlaczego to dziecko atakuje tego misia. I po kilku hipotezach przyciskam przycisk w prawo, poszerzamy obraz i okazuje się, że nasze hipotezy się zmieniają, są zupełnie inne. Widzimy to dziecko w zupełnie innym świetle i kompletnie inaczej rozumiemy jego problemy. Moje przeźrocze na tym się kończy, ale filozofia dialektyczna tak obrazowo, gdybym miał jej teraz użyć do tego obrazka, to ja mógłbym przyciskać ten przycisk na klawiaturze i poszerzać ten obraz o jeszcze więcej elementów, że być może ten tata jest wtórnie zły, a pierwotnie on jest wrażliwym gościem. Albo że każdy z tych rodziców ma swoją przeszłość, która wpływa na nich dzisiaj. Albo że ta rodzina, nie wiem, doświadcza stygmatyzacji społecznej, albo jest zmarginalizowana, albo ma bardzo trudną historię. I mógłbym klikać tym przyciskiem i ten obraz mógłbym poszerzać, 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 aż doszedłbym do jakiegoś w miarę pełnego rozumienia tego, co, jak rozumieć problem tego dziecka. I to jest trochę coś, co jest moją dzisiejszą takim credo na dzisiaj, że w przypadku pacjentów dziecięco-młodzieżowych podejście dialektyczne poszerzające o rodzinę, o kontekst społeczny, o szkołę, o w ogóle sytuację społeczną, ekonomiczno-polityczną w Polsce jest niezwykle ważne, bo te dzieci są w tym zanurzone i przeżywają to wszystko i są ofiarami tych różnych, tego jak jest zbudowany system edukacyjny, jak jest zbudowany system opieki zdrowotnej, tego jak funkcjonuje współczesna rodzina w naszym społeczeństwie. I trudno jest myśleć, że u dziecka czy nastolatka terapia indywidualna jest jedynym sposobem na to, żeby temu dziecku pomóc. I chciałbym zwrócić uwagę, że w DBT, które jest skoncentrowane czy modyfikowane do pracy z dziećmi i nastolatkami, mocno bierzemy pod lupę rodzinę i angażujemy je bardzo aktywnie w proces terapeutyczny. To znaczy, że trening umiejętności, który w wersji dla dorosłych jest dla pacjentów, to w wersji dla młodzieży jest to w formie wielorodzinnej i rodzice również w nim uczestniczą. Że trening telefoniczny czy coaching telefoniczny nie jest udzielany tylko dzieciom czy tylko nastolatkom, ale też jest udzielany rodzicom, którzy w swoim rodzicielstwie wymagają wsparcia. Że w ramach takiego kompleksowego leczenia dajemy sesje dla rodziców, dajemy sesje dla całych rodzin jako dodatkowe formy wsparcia. I że ten model pracy debetowej w przypadku pracy z nastolatkami jest poszerzony. Ostatnia minuta o farmakoterapii. Że farmakoterapia ma znaczenie marginalne w przypadku pacjentów z tym wzorcem behawioralnym, powinna być stosowana w ostateczności. Uczymy tego w Family Connections, że nie ma leków, które by wykazywały skuteczność w leczeniu tego wzorca behawioralnego. Natomiast to byłby jeden kraniec dylematu dialektycznego, ale drugi kraniec jest taki, że
mimo wszystko podejmujemy próby. Mimo wszystko staramy się pomagać rodzinom i nastolatkom z użyciem leków, które miałyby działać przeciwdepresyjnie, przeciwlękowo, miałyby działać przeciwpsychotycznie, jednocześnie uspokajająco, albo za pomocą leków, które stabilizują nastrój. I zawsze musimy pamiętać, że to nie jest łatwa farmakoterapia. Ona wymaga licznych prób podejść, sprawdzań, czy działa, czy pomaga, czy trochę stabilizuje nastrój, czy trochę stabilizuje emocje. I z ciągłą wrażliwością na objawy niepożądane takich leków, które mogą powodować nadmierną senność, albo wzmagać drażliwość, albo mogą doprowadzać do wystąpienia takich działań jak przybieranie na wadze na przykład, co w przypadku populacji pacjentów dziecięco-młodzieżowych się dzieje bardzo często. I chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na to, że leki, to, że przychodzimy do psychiatry i dziecko leki dostaje, dla wielu nastolatków jest aktem niezwykle uprawomacniającym. To znaczy jest to wyraz uznania, że to dziecko, ten nastolatek ma kłopot i ma problem. I jeżeli przyjdzie do psychiatry i dostanie leki, to dostanie jednocześnie informację: widzę cię, rozumiem cię, wiem, że to jest kłopot, wiem, że jest ci trudno, pomagam w taki sposób, że daję leki. W wymiarze dialektycznym, jeśli tak się dzieje, to dobrze, ale jest jeszcze drugi wymiar tego dylematu, polegający na tym, że czasem dla niektórych pacjentów leki stają się jedynym, wypragnionym, wymarzonym sposobem na poradzenie sobie ze swoimi problemami i zwracają się ku lekom zbyt mocno, zapominając trochę o tym, że podstawą leczenia czy podstawą pomagania jest psychoterapia. I to też jest balansowanie pomiędzy jednym a drugim, niezwykle trudne dla psychiatrów, ale też niezwykle ważne, żebyśmy byli świadomi, że leki to nie tylko działanie na biologię, ale to też jest działanie na emocje, poprzez na przykład uprawomocnienie i do zobaczenia czyjegoś cierpienia. Trochę przeciągnąłem z pozwoleniem prowadzących. Bardzo Państwu dziękuję. I bardzo Państwu dziękuję po prostu. Bartku, naprawdę to było wspaniałe. Troszeczkę nie przesadziłam, a wręcz może nie doceniłam Ciebie, przedstawiając Cię. Zresztą jak sobie poczytasz w czacie komentarze o Twojej wrażliwości, o tym, jak bardzo powinieneś się dzielić swoją wiedzą z innymi, to zobaczysz, że wiele osób usłyszało i zobaczyło na własne oczy to, co my wcześniej, dlatego Cię zaprosiliśmy. Aż słów nie brak, nie wiem, co powiedzieć. Twoja tutaj dialektyczna opowieść była niesamowita i myślę sobie, że będzie cudownie ją móc odsłuchiwać. Dziękujemy Ci bardzo. Dzięki, dziękuję również. Dziękuję też za te wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że jeszcze przyjmiesz nasze zaproszenie i będziemy tutaj dalej walczyć ze stygmatyzacją, bo jest wielu wspaniałych specjalistów, którzy rozumieją to zaburzenie, którzy wiedzą, jak sobie z nim radzić, którzy